Witam na kanale. Dzisiaj też tak poopuszczać na linie się chce. Znalazłem takie miejsce. Pion, ale tu spoko jest, bo są drzewa. Idzie fajnie się zabezpieczyć, no i później tam na dół schodzić. Tam jeszcze jest wyżej, ale to później pójdę. Najpierw się, tak można powiedzieć, znowu do wysokości przyzwyczaję. Poopuszczam się parę razy, a później może tu to zaatakuje. Spoko. Jeszcze oglądałem wczoraj z dziewczyną film Zejście. No, raz już zjechałem. Wiadomo, ten bez kamery, żeby sprawdzić co i jak, nie, żeby na początek spokojnie nie głupieć. Fajnie jest, ale pikawa wali, nie? Adrenaliny masakra, nie? I to ja się tylko spuszczam, po tam zjazd na linie mam, nie? A ci ludzie, co wspinaczkę uprawiają, to jest masakra, nie? No, a tu widziałem powbijane te haki, czyli tu ktoś już wcześniej to robił, nie? Jakaś wspinaczka. No, dobra. Przypinam się i teraz spróbuję zjechać jakoś z kamerą. Jedziemy. Jeszcze myślę, czy wszystko było dobrze zapięte. Jedziemy. No dziwnie tak. No powiem, że nie, 10 metrów gdzieś tu jest, bo dość liny jest na tym.
tak działa właśnie bloker. Tylko kurde, temu blokerowi tak samo trochę nie ufam, bo to było gdzieś kupione na szybko w takim sklepie budowlanym, a te sznurki to nie wiem, czy są takie dobre, czy to nie jest jakiś chiński sznurek, czy co, nie? No, ale jest ekstra, nie? Zobaczę ten. Później czy pójdę tam dalej, czy tu będę, bo tu jest naprawdę fajne miejsce. Spoko. Dobra, lecimy na dół i zrobimy to później ujęcia z tego. I chwila. I... Dobra, nie wypiłem. No, jestem na dole. Teraz pokażę, jak to wygląda. Miałem teraz tydzień czasu, jakby to powiedzieć, że nic nie robiłem, miałem takie sprawy urzędowe do pozałatwiania i powiem wam, że się trochę tak odzwyczaiłem od tej wysokości, bo pierwszy raz to mówię, jak tu się teraz opuściłem, to miałem takiego stracha, że masakra, nie? Ale teraz już jest spoko. I działamy dalej, nie? Ustawimy kamerę. Tylko będę musiał to bardzo szybko zrobić, nie?
Jest super. Idę teraz napić się wody. No i będę tu jakieś jeszcze, nie wiem, bo tam to jest wszystko to samo co tutaj, a tu mam fajne stanowisko, bo jest te drzewo i tu będę spędzał dzisiaj jeszcze tak godzinę, dwie godziny, no na spokojnie, bez kamery, może parę zdjęć porobię, no i fajnie, naprawdę polecam takie coś. No, z początku myślałem, że mi to wyjdzie taniej, nie? Ale kurde, ta kwota rośnie, nie? Tu karabinek, jak jest ten karabinek stuwa, lina, nie wiem, tam 200 ileś, no. No, ale później jest zabawa, nie? Jest naprawdę super. No, jeszcze jak znajdę fajne drzewo, takie trochę pod skosem, to spróbuję zrobić taką huśtawkę, nie? Wejść na to drzewo, o gałąź zaczepić i później te ze skały tak skoczyć już, ale zobaczymy, czy mi się to uda, nie? No, już tak adrenalina i parę głupich pomysłów już jest w głowie, nie? Dobra, jeszcze odpalę później kamerę i będzie spoko. O. A ten zmieniłem miejscówkę i teraz idę na bardziej takie trochę chyba 10 metrów dalej, tak zaobserwowałem, też jest fajne miejsce, takie trochę bardziej niebezpieczne niż te wcześniej, no i bardzo dobrze, trzeba swój po szczeblach chodzić, nie? Ładnie linę zabezpieczyć, żeby się nic nie stało. Ostatnio tu takie dziury zrobiłem i bardzo dobrze. A gdzie one są teraz? Tu są chyba. Albo tu. I też tu sobie położę fajnie. Tu są. Na ziemi. I żeby mi się nic z liną nie stało, bo to wiadomo. Jakieś tam dość koszta są, nie? A jutro chyba pojadę do tego opuszczonego kościoła i z wieży spróbuję coś tam się opuścić. Nowa miejscówka, nowy zjazd i zobaczymy, jak mi to pójdzie, bo raczej zjechałem już jeden raz, ale powiem wam tak trochę strasznie, bo tu jest taka półka, ja muszę położyć kamerę
i ją później wezmę, bo jedną ręką to masakra, nie? Bliżej dam. Okej. Już jest lepiej. Mamy blokera. I pooglądamy. Zjedziemy trochę dalej. No i spoko. Jest fajnie, naprawdę. No i tu to miejsce ma 15 metrów, bo jeszcze mi brakuje 2 metry gdzieś ponad. 17 metrów, bo mi 2 metry brakuje do zejścia, nie? I to muszę tak, kurde, po skałach się pobawić trochę. Zrobię sobie parę fot. I włączę dalej kamerę. Dobra, zjeżdżamy dalej. Nie, dziwnie się. Jeszcze mi się.
No, to trzeba iść teraz do domu na obiad. Hełm, kask to podstawa. Fajnie. Co mam powiedzieć? Każdy powinien coś znaleźć, jakieś hobby, co jest szczęśliwe, co daje mu pasję i tyle. Jedni lubią grać na komputerze, inni lubią jeździć motorami, a inni takie coś, nie? A fajnie, cisza, spokój, adrenalina. To trzeba posprzątać i ruszać do domu. No, czyli można powiedzieć, że w najbliższym czasie muszę kupić linę znowu 30 metrów, bo ta mi nie starcza, no bo tą mam na pół przełożoną, to czyli 15. No i 15 metrów już jest za mało. I tak myślałem, czy jak jutro pojadę tam wspinać się na ten na tą dzwonnicę, nie? Raczej opuszczać się po linie. Czy ta dzwonnica nie ma więcej niż 15 metrów, kurde, nie? To będzie trochę strata czasu, jak pojadę tam. No ale to może tam są jeszcze jakieś takie inne budynki. To może z tych budynków sobie właśnie pozjeżdżam. Nie zawsze muszą być jakieś skałki, tylko właśnie też jakieś budynki, nie? No to wstępnie jutro jadę na tą dzwonnicę, nie? No ale różnie bywa, to zobaczymy. A jak nie, to i tak gdzieś wyskoczę. No dobra, ludziska. Kurde, jeszcze chciałem właśnie takie coś, żeby jakby gałąź wystawała z drzewa, nie? O, tu gałąź zawiesić i tak fajnie skoczyć, nie? Tak. No ale kurde, tu gałęzi nie ma, nie? Te drzewa to idą normalnie pionowo do góry i lipa. No. Spoko. Trzymajcie się. Respekt.